Ten, kto jest dobrym inwestorem, potrafi wyczuć trochę sytuację wcześniej niż inni. Ciut wcześniej. Gdybyśmy tylko zmienili w głowie przekonanie, że porażka nie jest zła. Ci, którzy kupili mieszkanie 3 lata temu, muszą je sprzedać. Albo je sprzedają, bo się rozwodzą, albo bo się rozmnożyli. Ja bym tak porównał dobrego inwestora, czy dobrego przedsiębiorcę do psa. Jak nie płacić podatków, albo jak nie wydawać pieniędzy w biznesie, jak optymalizować koszty. Silni ludzie produkują, tworzą, wydają dobre czasy. Biznes Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera. Cześć, dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Krzysztof Rzepkowski. Piąteczka. Piąteczka, cześć. Który to już raz? Drugi czy trzeci? Trzeci chyba. Trzeci raz. Krzysztof jest prezesem zarządu Thunder Training Polska, czyli instytucji, która szkoli najlepszych negocjatorów, najlepszych handlowców w Polsce, można powiedzieć, i między innymi szkoli ludzi z branży nieruchomości. I chciałem z Krzysztofem porozmawiać, bo czasy mamy, jak zwykle, można powiedzieć, że wyjątkowe. I chciałem popatrzeć i posłuchać Krzysztofa, co on myśli na temat tej sytuacji i jak dzisiaj należy układać się i handlować, i negocjować, i rozmawiać w sytuacji, która się zmieniła, bo mieliśmy do tej pory rynek sprzedającego, dzisiaj robi się rynek kupującego. Ten, kto ma pieniądze, ten rządzi, w pewnym sensie. I chciałem tu porozmawiać na ten temat, jak żyć, panie premierze, można by było powiedzieć. Jak dzisiaj się zachowywać, bo inne strategie trochę mieliśmy, kiedy towaru było mało, a pieniądze nie miały znaczenia. A trochę inaczej musimy ułożyć jakby swoją strategię negocjacji, kupowania mieszkań okazyjnie, jeżeli no, mało kto ma pieniądze dzisiaj, tak? I zdolność. I jak ty dzisiaj patrzysz na te czasy, które mamy, Krzysztof? Ja patrzę dobrze. Znaczy wiesz, ja uważam, słuchaj, że złe czasy to są po prostu szanse. Im trudniejsze czasy, tym paradoksalnie im trudniej, tym łatwiej, a im było łatwiej, tym jest trudniej. Wiesz, to może brzmi trochę absurdalnie, ale to mi przypomina taka arabska myśl, którą gdzieś kiedyś zasłyszałem, on dotyczy polityki, ale świetnie się przekłada na biznes, a mianowicie, że trudne czasy wydają silnych ludzi. Silni ludzie produkują, tworzą, wydają dobre czasy. Dobre czasy, no niestety wydają słabych ludzi. A słabi ludzie tworzą trudne czasy. I koło się zamyka. I teraz dokładnie to samo uważam, że jest w biznesie, dlatego że jeżeli są trudne czasy, to trudne czasy wydadzą kogo? No muszą wydać silnych ludzi. Jakich ludzi? No przede wszystkim odważnych. Nie? I ja uważam, że tak naprawdę trudne czasy to jest taki trochę papierek lakmusowy do tego, kim my jesteśmy. Tak. Czy ja jestem tym, który podąża za innymi i jestem po prostu wystrachany teraz, bo wszyscy mi jak mówią... Owieczka, ale... Tak, dokładnie, bo wszyscy mi mówią, wiesz, nie rób tego, lepiej teraz bezpiecznie, na etacie, wiesz, Kiyosaki, bogaty ojciec bogatym ojcem, ale wiesz, jednak poczekaj, bo są złe czasy. Albo też myślę sobie, kurczę, ej, ty, są złe czasy, ale zajebiście. Znaczy, że jest mnóstwo okazji, tak. Mnóstwo szans, bo się większość osób wydygała. Więc ogólnie uważam, że to jest taki dobry moment do tego, żeby trochę też sprawdzić siebie, wiesz, tak żeby po prostu zobaczyć, na ile ja dzisiaj jestem tym, który podąży do tego Eldorado, mimo że tam jeszcze nikogo nie było. Bo zobacz, to jest taka sytuacja, wiesz, rok temu, nim się rozpoczęła ta cała zawierucha wojenna, inflacyjna, no to oczywiście rynek nieruchomości był takim rynkiem Eldorado. Wszyscy wiedzieli, tam jest złoto, więc ogólnie każdy tam kilo, wiesz, po prostu na tego osiołka zakładał, jedziemy, bo tam jest złoto. Nie? I tam na miejscu już było po prostu milion ludzi, tłok niesamowity w tych rzekach, no ale tam z tym sitkiem, wiesz, próbujemy coś, jakieś złoto złapać. I paradoksalnie nam było, jako ludziom, którzy zawodowo się tym zajmują, było ciężej coś kupić, tak? No tak. Było Eldorado, bo zyski były większe, ale żeby coś kupić, coś tym sitkiem można było... Wiesz, kupić, ale wynegocjować cokolwiek. Tak. Jeżeli na jedną nieruchomość nagle ci trafiało, wiesz, 50 telefonów w ciągu godziny, nie wiem, przy kawalerce w centrum Warszawy, to teraz oczywiście wszystkie umiejętności miękkie i tak dalej, to wszystko pomaga, ale w ogóle fizycznie się przebić. Tak. Było cholernie trudno. Stąd powiedziałem, że dobre czasy paradoksalnie były trudniejsze, a trudne czasy są łatwiejsze. A tu jest taka sytuacja, że wiesz, no większość ludzi teraz zostaje w tawernie i mówi sobie, gdzie ja teraz, stary, będę jechał tam szukać złota. Tak. Kurna, wiesz, zawieruchy jakieś tam, wilki biegają, stary, kojoty mnie na tej prerii tam spotkają. Zostańmy bezpiecznie, pijmy się whisky, nie? No i znowu to jest ten moment, gdzie kilku śmiałków, odważnych, powie, dobra, panowie, jedziemy, próbujmy, są trudne czasy, trzeba szukać złota.
No i tyle, wiesz. Mi się przypomina ta książka, którą w ogóle wszystkim bardzo gorąco polecam, taka prosta, banalna przypowieść alegoryczna, Gdzie jest mój ser? Mhm. Czy kojarzysz, tak? Kojarzę, nawet wczoraj w rozmowie telefonicznej, no. Kamil Kosior, tą książkę też... Też mi o niej mówił, jakby przypomniał mi o niej, tak? Ja też słuchałem, czytałem niejednokrotnie. To jest książka na te czasy. To jest książka na te czasy. Ja zresztą też tą książkę od Kamila znam, bo on mi ją kiedyś polecił. To jest znakomita historia o tym, co się dzieje, kiedy myszy czy tam szczury są, tak, bohaterami. Z każdego dnia mają po prostu w piwnicy ser. No i tam sobie podskubują ten serek, schodzą każdego dnia takie już na tłuste, takie najedzone, po prostu żerają ten ser. I nagle któregoś dnia ser znika. Nagle ktoś oczyścił piwnicę, sera nie ma. No i teraz jest podział tych myszy na tam dwie grupy. I jedna to są tacy, którzy się obrażają. Mówią, o nie, ser zawsze był, to musi być. Mi się ser należy. Państwo powinno mi wypłacać ser, wiesz, 500 dawek miesięcznie. Po prostu sera muszę od państwa dostać, bo to jest mój święty obowiązek. No i ogólnie cały czas siedzą, czekają, schodzą, nie dowierzają, przeklinają los, przeklinają państwo, czyli tamten cały system, świat przeklinają, bo nie ma sera. No a pozostała dwójka mówi, no skoro nie ma sera tutaj, to trzeba sera poszukać gdzie indziej. I bardzo zachęcam do lektury tej książki, bo chociaż już tak naprawdę sobie spoilerowałem, ale lektura tego jest bardzo prosta. Wstęp możecie pominąć, bo on jest przegadany, uważam i tak dalej. Jakiś taki była bardzo tam nadający temu niepotrzebnie super filozoficzny sznyt. A jest to po prostu dobra lektura, taka jak bajka dla dzieci. Ale siła tej alegorii jest taka, że ona zostaje w pamięci. Nie? I zawsze w tych sytuacjach takich właśnie trudnych od razu mam tę książkę w głowie i myślę, no dobra, gdzie jest mój ser? No, okej, poszukajmy nowego sera. I tyle. Tak. Tym bardziej, że myśmy zaczynali wchodzić w ten biznes. W którym ty roku wchodziłeś na rynek nieruchomości? 2011. No to ja w 2009-2010 wchodziłem na rynek, kiedy generalnie tego sera nie było wszędzie. I tak. te czasy były trudne. I jakby nieoczywiste było to, że rynek nieruchomości to jest dobry biznes, że on będzie budował fortuny. To był rynek, na którym się mówiło, że trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć kompetencje i to był taki rynek, który był ciężki po prostu. Że naprawdę się trzeba było napracować, nastarać, żeby coś sprzedać. To prawda. I te czasy po prostu wróciły i trzeba używać metod, które wtedy działały, czyli dawać z siebie więcej niż teraz, niż iść po prostu po ten ser. Z jednej strony tak, ale wiesz, no też z drugiej strony ja jestem wielkim fanem tego myślenia, które tam ponoć, tak, to chyba to jest przez Darwina zawarte, że w tej ewolucji gatunków przetrwają nie ci, którzy są najsilniejsi. Ani nie ci, którzy są najmądrzejsi, tylko ci, którzy najlepiej przystosowują się do zmian. Mhm. Nie? I teraz oczywiście, że metody, czyli tam, nie wiem, cierpliwość, konsekwencja, odwaga, to są bardziej postawy, które miałeś i masz do tej pory i to jest znakomite i ci będzie procentowało przy każdym kryzysie. Natomiast bez wątpienia narzędzia muszą gdzieś też ulec zmianie, tak? No bo ta sytuacja dzisiejsza jest po prostu inna od sytuacji tej, która była 12 lat temu. Wtedy Polacy na przykład, nie wiem, mieli zupełnie inne zasoby finansowe na kontach niż mają teraz. Tak. Wiesz, tu wybuchła wojna i nagle się okazało, że to nie jest tak, że na rynku nieruchomości nikt nie kupuje, tylko że wręcz odwrotnie, ludzie próbują wyciągać pieniądze z banków i ci, którzy mają, inwestować w nieruchomości. Kiedyś wtedy było tak, że ludzie nie mieli tych pieniędzy, no właśnie, to jest ta różnica. Chcieli kupować, a dzisiaj mają te pieniądze, ale stoją za filarem, zastanawiają się, czy to jest dobry moment, czy te doniesienia z prasy, że już wszystko, zaraz krach i wszystko spadnie do połowy, czy to jest prawda, tak? Więc oni są dzisiaj trochę zhibernowani, zamrożeni. No tym bardziej, że jeszcze są wakacje, bo mamy dzisiaj ostatni dzień sierpnia. Tak, to prawda. No wiesz, to tak, i to jest taki temat, który, wiesz, zawsze będzie miał charakter akademicki, nie? Bo wróżenie, znaczy mówienie o tym, co będzie w przyszłości i bycie takim analitykiem, prognostykiem tego, co się wydarzy, jest oczywiście zajmującym zajęciem. To możemy sobie pogdybać, fajnie tak sobie będzie, wiesz, powymieniać się w intelektualnej właśnie akademickiej dyspucie. Natomiast takie mam nieodparte wrażenie, że tempo tego świata, które się, wiesz, dzieje w ciągu ostatnich lat, jest tak duże i tak nieprzewidywalne, że dzisiaj wróżenie, jak będzie wyglądał rynek w roku 2023, już jest cholernie ryzykowne, nie? Czyli przewidywanie przyszłości. Natomiast gdyby założyć, że ogólnie się raczej, że się nic nie wydarzy innego, czyli że wojna będzie trwała jak trwała w takim, a nie innym wydaniu, albo że się skończy, miejmy nadzieję, że się nie zintensyfikuje i że sytuacja stóp procentowych no nie ulegnie dramatycznej zmianie, no
to ogólnie, no nie wiem jak ty to widzisz, ale ja bym tam nie uważał, że jakoś czekają nas większe obniżki niż 5%. Nie? To jedyne co się może wydarzyć, no to tam jakieś nikłe, no nie wiem jak ty to widzisz. Ja widzę tak, że skoro mieliśmy średnio 20-15% wzrostu rok do roku, tak. To żeby były rok do roku były zniżki minus 5, to ceny muszą spaść o 20%. No tak. To jest strasznie dużo. Mhm. I teraz ja rozumiem, że mogą spaść względem miesiąca poprzedniego, czyli na przykład w lipcu rosły ceny o 5%, w sierpniu spadły o 5% i mamy sytuację czerwcową, tak. Tak naprawdę. Ale ludzie już się podniecają tym, że ceny spadły o 5%, czy tam o 3%, bo patrzą na górkę z poprzedniego miesiąca. Ale na ceny należy patrzeć w ujęciu minimum rocznym, tak, żeby zobaczyć cały obraz sytuacji, a nie jakieś tam jedną sytuację, bo mamy po pierwsze wakacyjny czas i jak porównujemy czas niewakacyjny do wakacyjnego, to już jest inaczej. Rok do roku to jest taki w miarę miarodajny wskaźnik, który pomaga to ocenić. No wiesz, my się trochę tak zachowujemy jak klient na przecenach, nie? Czyli powiedzmy, jeżeli widzę, że nie wiem, pianka do golenia jest teraz minus 10%, to porównuję to z tym, co było wczoraj. A tak. To, że 5 dni temu ona była w ogóle tańsza o 30%, to jest inna sprawa, bo tego nie zarejestrowałem. Nie? Dokładnie, to jest trochę taki podobny efekt i media często to wykorzystują. Wiesz dlaczego? Dlatego, że to się sprzedaje. Teraz nie sprzedaje się to, że rynek jest w dobrej kondycji, jest wszystko okej, okay, że ceny względem zarobków są niższe niż 10 lat temu, czyli jest dostępność taka za gotówkę większa tych mieszkań niż jeszcze była kiedyś, bo więcej kupimy za średnich pensji, tak. Więcej kupimy metrów za średnią pensję niż kupilibyśmy 10 lat temu. Oczywiście no, nie ma tej zdolności póki co, natomiast my się zastanawiamy, że ceny urosły przez parę lat o 50%, tak? Już jest drogo. Ale nikt nie patrzy na to, że pensje urosły dużo więcej w tym czasie. No, czy wiesz, pensje, czy w ogóle pewnego rodzaju standard, nie? Życia. W te wakacje tam miałem akurat przyjemność do kilku krajów europejskich zajechać i to jest niesamowite, jak ten poziom nasz, wiesz, już po tej inflacji cen tutaj wyrównał de facto nasze ceny z cenami zachodnimi. Tak. Wiesz, to już nie jest ten Polak z lat 90., którego po prostu nie było stać na toaletę w Holandii i liczył, czy go tam w ogóle sikać tu, czy pod drzewem. Tak, sikać tu, czy pod drzewem, bo przecież to już jest prawie jedzenie, nie? To obiad. Więc oczywiście jest cały czas drożej, nie wiem, w Austrii, we Włoszech, Chorwacja jest bardzo droga, ale to nie są te przepaści, wiesz, my żeśmy się zbliżyli, więc nie ma się co dziwić, że żeśmy się również zbliżyli z cenami mieszkań. Po drugie, wiesz, no deweloperzy to trochę przyhamowują z podażą, więc jak będzie mniejsza podaż, no to się oczywiście... Mówi się o 40%, że no, to, co jest w tym roku, bo się buduje, to jest sprzedane, już umówmy tak, się, większość to jest sprzedane. Ochłapy tak naprawdę. To, co w przyszłym roku będzie wybudowane, to jest w połowie sprzedane. To, co za dwa lata będzie wybudowane, jest ograniczone o 40%, więc generalnie tutaj deweloperzy są dosyć zachowawczy. Bo po pierwsze są zachowawczy, wiesz, i wiadomo, że jak będzie mniejsza podaż, to się ten popyt zwiększy. Po drugie, na kogoś muszą przełożyć jednak koszty związane z cudowną tą nową ustawą deweloperską i wiesz... Z kosztami kredytu też. No koszty kredytu, ale ten cały fundusz gwarancyjny, wiesz, oni muszą wprowadzać składki, które po prostu są bezwrotne. No to z własnej kasy mają to odkładać, to jest przerzucone na klienta i to na pewno 1,5% gdzieś powoduje kolejny wzrost, utrzymanie tych cen, nie? Więc jeżeli ktoś, nie wiem, dzisiaj się zastanawia i mówi, dobra, to ja poczekam, bo pewnie będzie lepiej, jasne, no zawsze czekanie jest jakimś rozwiązaniem na spędzenie życia, nie? Tak. Zawsze można czekać i znam takich, którzy całe życie czekają. Mam takiego znajomego i często właśnie mówię o nim, że on miał kiedyś na 3-pokojowe mieszkanie. Później miał na 2-pokojowe mieszkanie i się pytał, co robić? Kupuj. Nie, teraz miał później na kawalerkę i pytam, co robić, Daniel? Dobra oferta? Mówię, bierz. Nie jest to może turbo okazja, ale naprawdę jest rynkowa. Kupił garaż finalnie. Nie, finalnie stąd go widziałem rok temu i się pytam, kurwa, już nie mam na mieszkanie, nie? Mam na działkę teraz tylko. Mm-hmm. Bierz, kupuj. I z tego co wiem, to nic nie kupił do tej pory. Okay. Tak mu się oszczędności roztopiły względem jakby wartości nieruchomości. I jak ktoś 5 lat temu właśnie zastanawiał się, czy kupować, myślał, że stanieje, to jakby moje zdaniem to, czy w ciągu miesiąca, czy dwóch, czy trzech ceny będą tam się wahały, to jest mniej ważne. Ważne jest w perspektywie roku, dwóch, czy pięciu lat, gdy te ceny zawsze będą broniły swoją wartość względem złotówki, czy ogólnie walut, które tracą na wartości, bo są raz, że dosypywane, tak. Rozwadniana jest ta wartość pieniądza. Business Rider.
trzeba patrzeć trochę szerzej, nie? Tak naprawdę w perspektywie nawet stuletnich kryzysów, które przetoczały się przez świat, to jeżeli popatrzymy na biznesy, które są takimi biznesami najbardziej opierającymi się tym kryzysom, no to nieruchomości są zawsze tam w czołówce. Tak. Bo, a jeszcze zwłaszcza w obecnej, tak myślę sobie, dynamice społecznej, bo struktury, wiesz, społeczne i zmiany, które zachodzą w społeczeństwach europejskich, są nieporównywalne z tym, co było, nie wiem, 10, 20, 30 lat temu, nie? Gdzieś taki czytałem ostatnio wskaźniki, że w latach chyba 60. w Polsce było w ciągu roku 11 tysięcy rozwodów, teraz jest 80 tam ileś tysięcy, nie? Wiesz, gdzieś mi się takie kołaczą po głowie dane, że połowa małżeństw obecnie rozpada się w przeciągu pierwszych 3 lat. Nie? No to teraz oczywiście to są dane społeczne zatrważające i otwierające zupełnie inny temat do dyskusji, ale nie ten, o którym teraz rozmawiamy. Natomiast z punktu widzenia popytu i rynku nieruchomości, to są, zażartuję teraz oczywiście, znakomite dane. Bo one, ci, którzy kupili mieszkanie 3 lata temu, muszą je sprzedać. Albo je sprzedają, bo się rozwodzą, albo bo się rozmnożyli. I tylko zostaje ten wąskie grono tych, którzy się ani nie pokłócili, nie rozstają, ani się nie rozmnożyli, którzy zostaną na tym, co mają, bo ich nie stać na coś innego. Tak. Albo po prostu zostali tam, bo mają dobrze. Ale to jest jakiś wyimek, cała reszta potrzebuje zmiany. Jak do tego sobie jeszcze dorzucisz społeczeństwo mobilne, które non-stop gdzieś dostaje kontrakty, zmienia miejsce zamieszkania, to tutaj ten rynek nieruchomościowy no, ma niesamowicie duże potrzeby, wiesz, czy zapotrzebowanie jest, więc... I on zawsze będzie płynny, mniej bardziej, ale jakby ta fluktuacja mieszkania, ona będzie zawsze, bo ludzie no, umierają. I teraz ci, którzy się rozwodzą, nie tylko sprzedają, ale też muszą kupić coś. Bardzo często na przykład... Dwa muszą kupić, tak? Czyli większe sprzedają. Tak, żeby dwa mniejsze kupić. Albo nie? Po prostu też jest... Ja widzę taką sytuację u siebie w firmie, że po prostu przychodzą często kobiety z pieniędzmi od mężczyzn i po prostu mają cash na kupienie mieszkania, tak? Albo na wynajęcie nawet czasami, tak? Bo to różnie by było, ale... To my już na to nie mamy wpływu, to po prostu taki jest teraz zjawisko. Ale jak ludzie mówią, że mieszkania staną, no one nigdy nie staną do zera, zawsze będzie ta płynność. To jest tak, że ludzie mogą mniej jeść, ale dalej muszą jeść. Tak, to prawda. No więc innymi słowy, wiesz, tak podsumowując, myślę sobie, że to jest temat dzisiaj bardzo taki trudny, psychologiczny, no właśnie związany z tą odwagą, wiesz, bo fajnie sobie czytać takie książki właśnie, jak dzisiaj cytowałem tamtego Kiyosakiego i pewnie znasz, tak, to słuchaj, to jest bardzo mądra książka. Inna sprawa, że ta historia ponoć jest bardziej fabularna i taką narracją niż autentyczną historią, ale zostawmy to, bo to nie o to chodzi. No, jakby chodzi o to, że impact tej książki jest na tyle duży, że pozmieniał mnóstwo, wielu osobom w głowach, mi też pozmieniał. W każdym razie zainspirował do przemyśleń i do zmian, nie, życiowych. I ogólnie jest tak, że to, co pisze Kiyosaki, ja no, zgadzam się, tak, ten cały tam przepływ pieniędzy, że to... czym innym jest bycie na etacie, a czym innym jest bycie przedsiębiorcą, inwestowanie. Ale wydaje mi się, że on nie porusza w tej książce jednej jakby kluczowej rzeczy. Mhm. I tą kluczową rzeczą jest według mnie odwaga. Mhm. Wiesz, to jest taka cecha, która według mnie jest jedną z dwóch zasadniczych cech, które odróżniają ludzi, nazwałbym ich, nie chcę mówić może, że wybitnych, ale ludzi nietuzinkowych. Mhm. Nietuzinkowych, nie? Bo zobacz, że pierwszą taką cechą jest to, że ja muszę... Ten, kto jest dobrym inwestorem, potrafi wyczuć trochę sytuację wcześniej niż inni. Ciut wcześniej. Ja bym tak porównał dobrego inwestora czy dobrego przedsiębiorcę do psa, który wyczuwa burzę. Mój pies wyczuwa burzę godzinę przed tym, nim ja wiem, że będzie burza. Akurat się strasznie boi tych burz, ma podwinięty ogon, od razu biega po domu, jest nagła zmiana, nie? On wie, że będzie burza. I zobacz, że dobry inwestor czy dobry przedsiębiorca to jest ten, który ten ułamek wcześniej niż wszyscy inni, no właśnie pomyśli, ej panowie, to może pojedziemy tam do Teksasu, bo tam chyba jest złoto. Achu, najwyżej go nie ma. To wiecie co? Jak go nie będzie, to wrócimy. Ale przynajmniej spróbujmy. I jedzie i próbuje. I drugi krok to jest ta odwaga, że jednak... Mimo, że nie ma dowodu społecznego, to on to robi. A zobacz, że cała większość z nas, ja też mam to w sobie mnóstwo tych zachowań, robię coś dopiero, kiedy mam dowód społeczny. Mhm. I wiele osób inwestuje wtedy,
inwestowało w nieruchomości wtedy, kiedy widziało, o, dzisiaj wszyscy inwestują, to też tak, inwestujmy. Tak, tak. Ja bym to trochę inaczej powiedział. Zgadzam się w dużej części, ale jakby ja nie czuję, żebym ja miał taką intuicję, że tu i teraz trzeba. Bo w nieruchomościach to nie jest tak jak na giełdzie, że trzeba wiedzieć, kiedy kupić, kiedy sprzedać, tak? Że, a w nieruchomościach jest tak, że po prostu musisz wiedzieć, jak to zrobić i niezależnie w jakim czasie to zrobisz, jak to zrobisz dobrze, zawsze wygrasz na tym. Czyli nawet jakby ceny spadały, to, a kupisz tak tanio, że niezależnie czy spadną 10, czy 15, 20% i tak zarobisz, to wystarczy umieć dobrze kupić. No tak, to masz rację, bo to tak naprawdę już wchodzimy bardziej, wiesz, w tylko taką statystykę. Tak, statystykę. Matematykę po prostu, tak, nie? Że ja to muszę systematycznie robić tak. I to mi się zwróci i tak, mimo że na których, na jednym czy dwóch być może stracę. Mhm. A w nieruchomościach jest tak, że jak mamy tą burzę, a dzisiaj w pewnym sensie jest taki trochę pochmurny dzień w nieruchomościach, tak, nie to ci tacy, którzy weszli dlatego, że było cały czas słonecznie i opalali się i grzali zyski, to oni dzisiaj, ich już nie ma, bo oni widzą dzisiaj burzę, albo widzą na horyzoncie. A ci tacy, którzy realnie zarabiają, to patrzą na chmury, czekają na deszcz i jak deszcz jeszcze pada, oni wchodzą z parasolką, bo będą pierwsi, którzy zobaczą te takie grzyby po deszczu. Tak, to już pięknie zbudował, słuchaj, nie, po prostu piękna narracja z metaforą. Co więcej bym dorzucił, że ci, o których mówiłeś, jak widzą zachmurzone niebo, to wyglądają przez okno i mówią, ty, ładna pogoda. Gdzie cała reszta, ta, która na tym słońcu tam siedziała, już mówi, ej, nie, koniec turnusu, wracamy, właśnie koniec wakacji, więc się zwijamy szybko, wiesz, jedziemy do domu. Ładna pogoda, to znaczy, że generalnie wszyscy, którzy się chcieli opalać, ich już nie ma, tak? I to jest tak, i to jest bardzo fajne. Wiesz, ja jestem wielkim fanem teraz tego, jakiś taki mam okres może w życiu swoim, ale tego myślenia o odwadze właśnie, wiesz, bo chyba większości z nas, jakbym tak się zapytał, wiesz, nie wiem, 10 lat temu, 5, nawet dzisiaj, czy uważasz siebie, wiesz, podchodzi ci ktoś z TVN24 i mówi, dzień dobry, czy pan, panie Danielu, uważa siebie za człowieka odważnego? To prawdopodobnie większość z nas powie, tak. No tak, no bo wiesz, mamy trochę wryty w beret takie myślenie, jak mam powiedzieć nie. Zwłaszcza jeszcze, wiesz, faceci wychowywani w tym duchu bycia jakiegoś przeklętym duchu, wiesz, macho, tego, że ty musisz być twardy, chłopaki nie płaczą, nie miętki i tak dalej. Wiesz, to tysiące po prostu bzdurnych przekonań, które nam wbiły do głowy, rzeczy, przez które, nie wiem, nie potrafimy się przyznać do jakiejś słabości, popełniać błędów, być normalni w tym wszystkim, popłakać się i tak dalej. Straszna sprawa, też temat na inną rozmowę. Natomiast mam takie wrażenie, że każdy z nas myśli o sobie w kategoriach, no tak, no jestem odważny. Większość identyfikuje tą odwagę z agresją, czyli jakbyś się zapytał, kto to jest odważny, no wiesz, jak mi ktoś podskoczy, to dam w ryj. Nie? No to nie ma nic wspólnego z odwagą. I ja tak zacząłem sobie myśleć o sobie i też mi się wydawało zawsze tak jakoś intuicyjnie, że jestem odważny, tak? No jakby, wiesz, różne rzeczy robię w życiu, tu się nie pękam, dzieciom mówię, próbuj jeszcze raz, dawaj. A tak sobie właśnie zdałem sprawę, że kurczę, straszny tłuszcz ze mnie, wiesz, że po prostu tyle, ile ja autobusów przegapiłem, które podjeżdżały i one codziennie podjeżdżają, wiesz, masz codziennie różne autobusy. Z okazjami. Tak, no ale okazja tylko raz podjeżdża, nie, jest jakaś ten. I teraz za każdym razem ta głowa ci mówi, a może, czyli ogólnie niby czekasz na autobus, tu z chlebakiem stoisz, wiesz, kanapki w środku, termos jest, wyglądasz, jedzie, no jeszcze nie, dobra. Jedzie? Nie, no jeszcze nie, ale już ogólnie herbatki się napiłeś, czeka, jak przyjedzie, to jadę. I nagle widzisz, ty, jedzie. I w tym momencie w głowie, kurna, może bym jeszcze siknął pod drzewem, wiesz, i już kombinujesz, co by zrobić, żeby nie wsiąść, nie? A, czekaj, bo mi się już herbata skończyła, to może pójdę do domu i następnym pojadę. Dobra, pojedźmy następnym. I tak mniej więcej, jak tak, wiesz, popatrzymy sobie wstecz na nasze życie, to się nagle okazuje, że większość sytuacji była podobna do tego czekania na autobus. Żeśmy cholernie czekali na coś, aż się wydarzy, a jak się wydarzy, nawet tego nie widzimy. Albo w ogóle przegapimy ten autobus. I wiesz, i tak sobie myślę, że mimo, że to wszystko wiemy, mimo, że ta cała książka tego Kiyosakiego i tysiąc innych znakomitych materiałów, które są w sieci i ci ludzie mówią, idź i rób, idź, inwestuj, wiesz, każdy mówi, tu jestem, to i tak jak sobie tak człowiek siedzi przed tym YouTube'em albo czyta tą książkę, albo tym audiobooku w samochodzie, to tak sobie myśli, no dobra, kurka, a jak mi się nie uda? Kurka, wiesz, ja mam dziecko, jedno, drugie, piąte, tu mam, kurna, jakiś kredyt. I tak fajnie się słucha tego siwca, tak, o kurwa, idź, ja też tak zaczynałem. No ale wsiąść, ale wiesz, zrobić to, nie? Business Rider. Ja pamiętam siebie, jak ciebie słuchałem teraz, to trzeba zadać inne pytanie. Co, nie co, jak się nie uda, a co jeśli uda się, a nie spróbujesz?
Tak? O to nie będziesz wiedział, że się uda. No właśnie, i teraz ja pamiętam siebie i też miałem straszny lęk. Że się nie uda. I teraz co byś takiej młodej osobie, która ma, nie wiem, 20-25 lat, która chciałaby wejść, ale się boi, bo straci. Ja mogę powiedzieć tylko, co miałem w swojej głowie, ale no, ciekawy jestem, jak ty możesz takiej osobie powiedzieć, poradzić, jakby, żeby ona jednak się odważyła, tak? Bo ja uważam, że tą odwagę gdzieś tam można zbudować i można ją gdzieś tam wziąć od innej osoby, tak? I albo na bazie przykładów takich motywujących też zobaczyć, że no, bez tego. No bo wiesz, to odwaga to nie jest coś, z czym się rodzisz, to jest coś, co jakby nabierasz, moim zdaniem, co się możesz nauczyć, a kompetencji miękkich. Wiesz, fajne są te słowa Jacka Walkiewicza, który mówi, że jakby nie jest odwaga jest wtedy, kiedy pokonujesz strach. Mhm. Nie? Czyli powiedzmy, jeżeli ty, nie wiem, od dzieciństwa wychowany gdzieś tam nad rzeką, gdzie był mostek, skakałeś z tego mostku na bańkę, to pytanie, czy jesteś odważny, czy nie? Nie. Bo ty de facto, dla ciebie to jest normalna sytuacja, tak? Ty to tak jak dla Kubicy jeżdżenie 200 na godzinę, to jest jego normalna sytuacja. Natomiast odwaga jest wtedy, kiedy będziesz robił coś nowego, czego nigdy nie robiłeś i poczujesz uczucie strachu. I bez strachu nie ma odwagi. Mhm. A jak ja pójdę do ciebie na tą rzekę i nagle ty, ja nie skoczę, ja się tam, wiesz, połamię, nie? I jak przełamię ten strach, to skoczę. Tylko, że widzisz, tak pytasz, wiesz, co powiedzieć, to bardzo trudne, bo to trochę wracamy do pytania, jak żyć, panie premierze, nie? Gdybym miał tą wiedzę, to pewnie miałbym, wiesz, swój kościół, nie? Natomiast, bo jest jeszcze druga strona medalu, której też chcę zawsze mówić, bo fajnie jest skoczyć na główkę, ale jest coś, co Arystoteles nazwał złotym środkiem między tchórzostwem. Odwaga jest między tchórzostwem a brawurą. Wiesz, i trzeba jeszcze spojrzeć, gdzie jest brawura. Bo mówić każdemu, ty skacz, bądź odważny, dawaj. Ty nie skoczysz? Nie, kurwa, ja skoczyłem. To wiesz, jak to się kończy? To się kończy tym, że jest mnóstwo ludzi po prostu, którzy jeżdżą na wózku inwalidzkim, bo właśnie tak skoczyli, nie, w ramach brawury. I wiadomo, że im w życiu jesteś wcześniej, na jakimś etapie, czyli jesteś, nie wiem, kawalerem, panną, nie masz zobowiązań, masz jeszcze jakoś zapewniony byt, nie wiem, dostałeś mieszkanie od rodziców, dajmy na to, albo ktoś ci opłaca jakiś czynsz i ci wynajmują rodzice, to jest taka sytuacja, w której ewentualna porażka nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci jakiejś mniej lub większej krzywdy wyrządzonej innym. Im bardziej jesteś obudowany tą całą strukturą, nie, rodzinną jakąś, zobowiązaniami, tym ten strach jest większy, nie? Tak, tak. Więc też tak ludziom powiedzieć, po prostu weź i skacz, to też bym był daleki od tego. Natomiast mi się wydaje, że takim pierwszym krokiem, przynajmniej ja go robię w swoim życiu, to jest w ogóle, wiesz co, taka zidentyfikowanie tego strachu i dokopanie się do źródeł. Czyli kto jakie mi przekonania zbudował, na podstawie czego ja buduję w ogóle swój światopogląd. Powiem ci, że przyłapałem się ostatnio na jednym takim przekonaniu, które poraziło mnie w ogóle to odkrycie. Ja, słuchaj, zawsze uprawiałem sport. Chodziłem do szkoły sportowej przez wiele lat. Biegałem, lekkoatletyka to w ogóle, piłka nożna uwielbiam. Do tej pory uprawiam ten sport. Natomiast gdzieś tam jakiś, w tym roku, na początku tego roku pojawiły się jakieś kłopoty z kręgosłupem, ja zacząłem chodzić do fizjoterapeuty i dał mi bardzo proste ćwiczenia, stwierdził, że jestem po prostu zbity, muszę się porozciągać. Ja sobie zdałem sprawę, że ja mam w głowie przekonanie, że jestem nierozciągnięty. W sensie Krzysiek Rzepkowski, nierozciągnięty. To jak moje nazwisko, okej? Nigdy nie brałem pod uwagę tego, że ja mogę się rozciągnąć bardziej. I zacząłem tym pracować. Nie mam jeszcze takich sukcesów, żebym mógł teraz tutaj stanąć, wiesz, i założyć sobie nogę to następnym razem, jak będziemy jechali, to założę nogę za to. Przyjadę ciaśniejszym samochodem. Tak. Takim jakoś nyską przyjedzie, żebym tą nogę założył, bo to ciasne, wiesz. Natomiast to jest taki przykład przekonania, które po prostu zawsze miałem w głowie i nawet nad nim się nigdy nie zastanawiałem. I teraz prawdopodobnie u źródeł mojego lęku dotyczącego działania w świecie, nie wiem, na rynku inwestowania, podejmowania decyzji o zmianie pracy, wyjścia z etatu na przykład, albo pójścia do innego etatu nawet, który da mi jakieś tam inne możliwości finansowe na start, leżą jakieś obawy, jakiś strach, nie? I teraz kto mi ten strach wpoił? Z czego on się w ogóle wziął? No, odpowiedź prawdopodobnie jest prosta, rodzice, nie? Bo to oni nas pielęgnowali, podlewali lękiem, mówiąc, nie wchodź, bo spadniesz. Daniel, za mały jesteś.
Po co ci, Daniel, taki samochód? Tak. Ty, Daniel, i studia, no to lepiej weź się do roboty, I tysiąc takich różnych przekonań, które żeś w głowie usłyszał, sprawiają, że... Tylko, że jak tego nie zidentyfikujesz, nie nazwiesz, nie przepracujesz sobie, to strasznie trudno jest, wiesz, wyjść z tego. Mhm. Więc mi się wydaje, żebym nie dawał jakichś takich ogólnych rad na zasadzie, chociaż lubię bardzo takie hasło, rób to, czego się boisz. Nie? To taka jedna z takich głównych zasad, którym się kieruję w życiu. Kiedyś usłyszałem, że to jest najkrótsza recepta na sukces. Tak. Ale i to robię, i to, wiesz, innym też mówię, no ale jednak... To nie jest tak, że ja mam stać na pomoście, boję się, bo tam jest tylko pół metra, ale Krzysiek mówił, rób to, czego się boisz, no to jeb skacze. No bo to... Ja wiesz co, ja to widzę tak, bo widzę, powiem ci, co mi pomogło i co widzę, co pomaga innym osobom i absolwentom moim w szczególności. Czyli ja sobie zidentyfikowałem, jaki jest koszt, który za to zapłacę, czyli jak mi się nie uda, to ile za to zapłacę i czy stać mnie na to? Czyli jakby, czy świat się zawali, czy nie zawali? No bo ja nie brałem, jak wchodziłem w ten biznes, nie brałem kredytów na 300 lat, tak. na kwotę, którą nigdy nie spłacę, tak? Że nazwijmy, idę do kasyna i gram wabank wszystko, tak? Za wszystko, co mam, za cały majątek mojej całej rodziny. No właśnie, to była brawura, no, nie? No nie, ale wiedziałem, że miałem jakieś oszczędności rzędu 30-50 tysięcy, które oszczędziłem na etacie i wiedziałem, że jestem w stanie to odrobić. Wcześniej czy później i jakby to jest koszt, który ponoszę i ryzyko, nie? I ryzyko, które ponoszę i tak naprawdę drugim kosztem było to, że będę przegranym, że będę nosił to piętno, że mi się nie uda. Tak, to był jakiś taki koszt. I powiedziałem, okej, ja się jeszcze odbuduję, jeszcze mogę raz, dwa zbankrutować i może mi się nie udać. No, wyszło mi, ale ja widzę, co bardzo pokazuje i widzę... Samo ci nie wyszło, no, zrobiłeś. Tak, zrobiłem to, tak, więc chcę powiedzieć coś takiego, że widzę, co innych inspiruje, na przykład bardzo ludzi... Na wysokim poziomie też inspirują inni, którzy są jeszcze wyżej. Czyli ciekawostka jest to, że byłem na takim evencie ostatnio i byłem z kolegą, takim przedsiębiorcą, który ma dosyć sporą firmę, warto w milionach, dziesiątkach czy setkach, i spotkał innego przedsiębiorcy, który jest już po exicie. Mhm. Który się skeszował, który sobie kupił swojego jeta i generalnie już jest tylko w radzie nadzorczej i już ma luźną banię. I ja widziałem taki proces podczas rozmowy, że jedna 15-minutowa rozmowa zainspirowała tego przedsiębiorcę, który jest jeszcze w tym biznesie, być może myśli o sprzedaży. I jakby ja widziałem, ile to mu dało, pokazało mu cały horyzont. Mhm. Trochę odwagi też. I jakby ja widzę, że przebywanie z innymi ludźmi, którzy są 2-3 kroki przed tobą, pokazuje, że skoro on może, to i mi się może udać. I ja na przykład napisałem w swojej książce, że miałem 23 lata, jak wchodziłem w ten biznes i podszedł do mnie taki jakiś mój absolwent, po 2 latach bycia w biznesie, po moich warsztatach, i mówi, wiesz, do ciebie przyszedłem, przeczytałem, że w moim wieku to zrobiłeś i ja powiedziałem, że skoro ty możesz, to ja mogę. I on dostał, po tym jednym zdaniu w tej książce, dostał odwagi, która pochodzi z tego, że no co, ja będę gorszy i skoro ty zacząłeś w tym wieku, to prawdopodobnie jest szansa, że mi się uda. To nie jest tak, że jestem za młody, bo ja miałem taką obiekcję w głowie, że jestem za młody, że nie mam pieniędzy. Przekonanie. Przekonanie, tak? I jakby walka z tymi przekonaniami, bo one też bardzo często w ogóle są nieprawdziwe. One są często wyssane z palca, wyssane od rodziców, wyssane z rynku, od ludzi, którzy się nie znają. I ja bardzo często, na przykład kiedyś, jak wchodziłem w rynek, chciałem wejść 2 lata wcześniej w rynek, ale przeczytałem na forum, jeszcze wtedy fora były, negatywne przekonania na temat nieruchomości, że to się nie da, że pośrednicy to oszuści, że się nie opłaca w ogóle to chodzić. Słuchaj, ja mam taką w ogóle, wiesz, zdanie, że najgłośniej zawsze będą się śmiali ci, którzy nigdy nie spróbowali. Tak. I też oni będą najsilniej nas odciągać od tego, prawda? Ten, który nigdy nie spróbował, powie ci, stary, to się nie da. Mhm. Ale wiesz co, wydaje mi się, że tak naprawdę poruszyłeś 2 kwestie, które będą kluczowe. Mhm. Bo tak, wiesz, trochę gadamy o tym, co, jakby jak radzić, nie? Co tak. Powiedzieć. To pierwsza, zgadzamy się, to jest ta praca z przekonaniami. Czyli po prostu gdzieś musisz ze swoją głową pracować. Ja głęboko uważam, że to ta praca samodzielna jest cholernie trudna i czasami warto się kogoś po prostu poprosić o pomoc, nie? Czyli się nie bać pójść do psychoterapeuty, do psychologa, poznać samego siebie, zidentyfikować swoje lęki, po prostu przyspieszyć. Po co to, wiesz, męczyć się i tego samego, samemu tego nie zrobisz, a możesz to zrobić z kimś. Potem powiedziałeś drugą rzecz, którą bym dał jako drugą poradę, bo tego, że musiałeś się zmierzyć z tym najważniejszym z lęków, a mianowicie strach przed porażką, nie? Że może mi to nie wyjść. I my mamy cholernie wbite do głowy ten lęk przed porażką i lęk przed krytyką w związku z tym ze strony innych. Mhm. Czyli jak mi nie wyjdzie, to oczywiście cały świat będzie brechtał i rechotał i ha, 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 Krzysiek, a nie mówiłem, no i po co, a ja zobacz. Tutaj szlachta nie pracuje, browarek, spokój mam, wiesz, jest dobrze, nie? A ty żeś tam i 5 dych poszła, wiesz, ile byłoby jaboli z tego? I widzisz, i ja się tego, i boimy się strasznie tej krytyki poprzez otoczenie, które jest wokół nas, bliskich. Niestety rodzina jest takim najczęściej głównym hamulcowym, nie? Który mówi, nie rób tego. Ale gdybyśmy tylko zmienili w głowie przekonanie, że porażka nie jest zła, to jest
coś, co, wiesz, ja mocno... Doprowadza cię do sukcesu i z każdą Polaską jesteś tak, coraz bliżej. Jesteś bliżej sukcesu. I to jest tak cholernie proste, wiesz, ja to wpajam moim dzieciom. Mam syna, który jest piłkarzem, gra od 4 lat, ma 8 lat, ma od 4 lat gra w piłkę, więc już o nim mówię piłkarz, bo jest PZP nie zapisany. Wiesz, i widzę, jak pięknie sport uczy porażki, nie? I też oczywiście przeżywa przegrane mecze i niestrzelone karne, i niestrzelone wolne, ale prosta myśl, że Lewandowski więcej w życiu nie strzelił bramek niż strzelił, że częściej nie trafia w bramkę niż trafia, jest tak cholernie zbawienna dla niego, bo nagle, no tak, no każdy niestrzelony, wolny czy karny przybliża mi do bramki, tylko po prostu muszę strzelać. Więc druga rzecz, to ja bym właśnie tak wyciągnął z tego, co powiedziałeś, to jest to prawo do porażki, do tego, żeby samemu sobie dawać, jak mi nie wyjdzie, to trudno. I co więcej, zobacz, tyle ludzi czyta biografie różnych wielkich ludzi, nie? Tam, wiesz, Steve Jobs, moja historia i tak dalej. I gdzieś tam uwielbiamy te historie ludzi sukcesu, ale nie wyławiamy z tych historii tego, ile oni ponieśli porażek. Tak. Jak czytałem ostatnio jakąś książkę o Bezosie, to tam po prostu opis projektów, które mu padły po drodze i na ile milionów tam stracił, jest po prostu niebotyczny. Ale on pomimo tego idzie dalej, bo wie, że tego do czegoś zbliża. A potem powiedziałeś, słuchaj, czyli ten strach, pokonać ten strach przed porażką, a potem powiedziałeś jeszcze jedną rzecz, która teraz mi umknęła, bo mówiłeś o... A, wiem, o otaczaniu się... ludźmi, którzy są dalej. Którzy są dalej, nie? Mhm. I to jest, słuchaj, chyba jakby trzeci jakby punkt, który bym tutaj z tego wyłowił, bo jakoś tak zauważyłem, mam taką tendencję, zwłaszcza w naszym kraju, do cały czas wymyślania koła na nowo. Wiesz, cały czas do odkrywania Ameryki, nie? Tutaj każdy chce być przedsiębiorcą, który sam w pojedynkę... I wymyśli coś nowego. Wymyśli coś nowego i dzięki temu zdobędzie świat. I to jest może pokłosie różnych tych źle czytanych historii, albo stwierdzenia, że ja też będę jak Zuckerberg, prawda? Tak, tak, czyli tak. Stworzę Facebooka, bo... Tak. Tylko, że to jest po prostu jeden z przykładów, który się zdarza, jak, nie wiem, no Maradona w piłce nożnej, że grubawy, ale genialny. Natomiast cała reszta to bardziej jest ciężka praca po prostu bez używek. I myślę sobie tak, że kurczę, gdybyśmy też sobie taki mieli w genie tym naszym narodowym to, żeby uczyć się od innych, a nie udowadniać, że inni nie mają racji. Wiesz, my uwielbiamy być najmądrzejsi, pokazać swoją rację, błyszczeć, napompować te swoje kompleksy, że to ja, nie, zbudowałem tymi ręcami, wiesz, to zrobiłem, nie? I sam wymyśliłem. I nagle się okazuje, że mi to 30 lat zajęło, a kurczę, mogło pół roku. Albo wcale nie wyszło. Taki przykład człowieka, który się tak zainspirował Zuckerbergiem, który wymyślił Facebooka dla katolików i zrobił coś na zasadzie portalu mojaparafia.pl, coś takiego, tak? Okay. No wydam na to tam jakieś paręset tysięcy na stworzenie tego i tak dopieścił, jak to rzucił na plebanie, generalnie to się jednak te panie starsze nie rzuciły na to, nie? I stracił pieniądze. No ale też jest doświadczeniem, wiesz, tak, i też tak, nie ma się co z tego śmiać właśnie, tylko pomyśleć sobie, kurczę, szapoba gościu, że spróbowałeś takiego pomysłu, tak to byś nigdy nie wiedział, czy to działa, czy nie. Okay. Obyś tylko z tego wyciągnął wnioski i przy kolejnym biznesie wiedział, co robić, a czego nie robić, nie? A trzeba zapytać paru osób, nie? Albo paru dziesięciu, czy by chciały taki portal. No, no oczywiście, że tak, ale to już być może wie, nie? Więc każdy z nas przechodził, nauczył się na różnych tam po prostu błędach, chociaż ja bardziej jestem zwolennikiem uczenia się na sukcesach niż na błędach, ale właśnie można się fajnie uczyć na cudzych sukcesach. Mhm. Ale bardziej, wiesz, jakoś zazdrościmy ludziom, zamiast się od nich nauczyć, nie? A dlaczego jesteś zwolennikiem jakby nie uczenia się na cudzych błędach? Oczywiście to nie, uczenie się na błędach jest ok jak najbardziej, tylko że jeżeli ja będę bo to zwykle się mówi o swoich błędach, prawda? Tak, uczenie się na błędach. Jeżeli ja będę tylko rozkminiał moje błędy, czyli przegraliśmy mecz, dobra, bo żeśmy strzanili to, tutaj żeśmy ten puścili obronę, tutaj żeśmy niepotrzebnie zrobili wyłom w szykach i tak dalej, no to ok, ja się tylko cały czas uczę, jak nie przegrywać. A jak wygrywać? No rozkmińmy, co się wydarzyło takiego, że żeśmy wygrali 3-0. Poprzedni mecz, nie? W jakim byśmy grali ustawieniu, jakie było przygotowanie, że może żeśmy dzień przed meczem nie poszli jednak do klubu i tak dalej, i tak dalej. I z tego wysnujmy sobie taką gotową receptę, co robić. Więc ja zachęcam zawsze do tego, że jak coś ci wyszło, zrobiłeś dobrze, to rozłóż na czynniki pierwsze. Tak. A my mamy taką, wiesz, tendencję, że jak nawet przed chwilą ci wyłapałem, to wyszło mi. Wiesz, że mi to wyszło. No nie, to ty zrobiłeś.
swoim uporem, swoją wiedzą, swoją odwagą, swoim ryzykanstwem. Tak, tak. Ty znaczy, to zrobiłeś, znaczy, nic ci nie wyszło. Tak, nie no, wyszło mi, bo gdybym powiedział udało się. No tak, tak, udało tak, się, tak. Tak? No ja to... wolę właśnie, wiesz, wyłapuję też te czasowniki na obec osobowe, nie? Że to mi wyszło, że się udało, że... Nie no, to jest po prostu kawał roboty, którą włożyłeś. Jakbym przełożył to na język biznesowy, to tak samo niektórzy za dużo czasu spędzają, jak nie płacić podatków, albo jak nie wydawać pieniędzy w biznesie, jak optymalizować koszty, zamiast skupić się na najważniejszej rzeczy, jak zwiększyć sprzedaż. Tak. Tak? I jakby siedzą i totalnie porzucają sprzedaż, ona sobie idzie swoim torem, skupiają się na kosztach, a później się okazuje, że cięcie kosztów generuje mniejszą sprzedaż często. No wiesz, no, jakby nie pomnażają pieniędzy, no prosto, nie? To w ogóle jest takie też przedziwne rzecz, no bo będąc, wiesz, zarządzając firmą, która zajmuje się sprzedażą i optymalizacją sprzedaży, no współpracujemy z różnymi branżami, tak? Nieruchomości to jest jedna z moich tam branż, ale ogólnie tych branż jest mnóstwo i pracujemy i z bankingiem, i z ogólnie bankowość i finanse, i wiesz, z ubezpieczeniami i no, jakby każda z branż tak naprawdę i budowlanka jest gdzieś tam w naszym portfolio i właśnie dziwne zawsze dla mnie jest to, kiedy przyglądam się tym firmom od zewnątrz, jako konsultant, jak w wielu takich właśnie organizacjach średnich, które wyrosły z rodzinnych, takie wiesz, rodzinne biznesy, które się porozwijały, no ta sprzedaż jest po macoszemu traktowana, że jakby wiesz, uważa się, że to jest taka kompetencja, albo no taka, nie musisz, nie do wyuczenia, no, idź sprzedawaj, tak? Że to nie jest po prostu taka sama kompetencja jak każda inna, którą można poukładać, wyuczyć się i że to jest inwestycja, która potem ci przynosi pieniądze, tylko właśnie dzieje się tak, jak ty mówisz, nie? Czyli pierwsza rzecz, którą ludzie robią, nie wiem, jak zakładają firmę, no to muszą sobie kupić auto, no oczywiście w leasingu, obrandować je, wydać mnóstwo pieniędzy na marketing, wynająć biuro i w to inwestują pieniądze, uważają, że inwestują, nie? Na to wydawać pieniądze, tak. Ale zainwestować w to, co ci przyniesie potem zysk, no to tu nie, my na szkolenia to nie mamy, na rozwój to w ogóle wie pan, to pan. Wydaje mi się, że jeden z czynników sukcesu, jak ja miałem biuro nieruchomości, było to, że ja nigdy nie inwestowałem pieniądze w to, o czym teraz mówisz. Zawsze inwestowałem tylko i wyłącznie bezpośrednio coś, co bezpośrednio, nie pośrednio, ale bezpośrednio wpływało na przenoszenie pieniędzy. Na przykład nie robiłem billboardów z reklamobiura, ale robiłem, wydawałem pieniądze na promocję ogłoszeń, które przynoszą klienta i pieniądze na końcu. Tak? No czyli, tak. Czyli generalnie i trochę się biłem z myślami nieraz, ale wiedziałem, że to mi gwarantuje przychód, a tamto mi tylko w pewnym sensie może dać, ale może to jest niemierzalne nawet. Wiesz co, no bo to jest ten inbound, prawda? Czy takie, wiesz, budowanie tak naprawdę strategii marki w długoterminowej i to jest cholernie ważne. Natomiast na samym takim inboundzie, na samym początku działalności, no można po prostu tylko umoczyć pieniądze. Ja muszę bardzo szybko przynieść pieniądze do firmy, nie? Żeby zredukować koszty, opłacić podatki, mieć na utrzymanie ludzi, którzy tych pieniędzy nie przynoszą. To jest inny etap, żeby po prostu konkurencję odsunąć od siebie i zbudować dystans, a nie żeby przeżyć. Tak? Na początku się liczy, żeby w ogóle wyjść z kosztów. No ale widzisz, no właśnie skutkiem tego takiego działania, takiego też nieprzygotowania jest to, że nie wiem, chyba czy 50 czy 60% firm tam w ciągu roku w Polsce się zamyka, nie? Od momentu otworzenia, ale tu wracamy do tego, co mówiłeś przed chwilą, czyli znowu otwierania, wiesz, budowania, otwierania czy tam odkrywania Ameryki na nowo, czy tworzenia tego koła na nowo. Tak naprawdę myślę, że z latarką w ręku można znaleźć, czy z ogarkiem w ręku przedsiębiorcę, który stwierdził, że nim założy firmę, to się nauczy, jak zakładać firmę. Tak? No, pewnie my też żeśmy, ty też pewnie żeś stwierdził, a założy i potem żeś się dopiero uczył, doszkalał. Co to jest firma w ogóle? Tak, co, teraz, co znaczy firma? No dokładnie, teraz sobie wyobraź, słuchaj, że na przykład masz, Daniel, nauczyć się jeździć na nartach. To teraz powiedz mi, co byś zrobił? Czy raczej byś wziął instruktora, który by ci powiedział, jak układać kolana i tak dalej, i na początku, jak zjeżdżać? Czy byś stwierdził, idę na najwyższy stok, tę czerwoną trasę i po prostu jadę? I większość ludzi tak robi. Tak. Po prostu idę, że jedziemy, jakoś to będzie. Najwyżej się połamie. Najwyżej się połamie. No kurczę, tam, gdzie jest twoje życie, te faktyczne, to jednak bierzesz instruktora. To czemu tam, gdzie twoje życie finansowe, wiesz, jest na tym, na szali, to tam stwierdzasz, a spróbujemy, nie? Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Krzysztof, dojechaliśmy już na miejsce. Super. Ja ci bardzo dziękuję. Ja też, nie mnie minęła nasza podróż. To był moment, także dzięki wielkie, że tu zgodziłeś się ze mną porozmawiać, także miejmy nadzieję, my się widzimy pewnie za jakieś 2 miesiące, prowadzimy wspólne szkolenie właśnie z negocjacji i flipów hurtowych, także do zobaczenia. Super, dziękuję ci bardzo. Cześć. Do zobaczenia, cześć.